to jest pierwszy raz. Jesteśmy ciekawi, jak frekwencja będzie wyglądała, choć widzę, że pomimo upału jednak bardzo dużo ludzi razem z dziećmi zechciało przyjść, bo dla dzieci też jest tutaj wiele atrakcji. Dzieci mogą tu znaleźć dla siebie zajęcie, gry i zabawy. Mamy piękną pogodę przede wszystkim i to jest najważniejsze, żeby się impreza udała. Natomiast 18 Batalion Powietrzno-Desantowy z Bielska-Białej jest organizatorem Dnia Święta Wojska Polskiego. Wybrali sobie Skoczów, my zaproponowaliśmy to miejsce, czyli kaplicówkę. No i jak widać w tle mnóstwo sprzętu, mnóstwo ludzi. Jest zainteresowanie wojskiem, jest zainteresowanie sprzętem. Różne jednostki z różnych części Polski przyjechały tutaj, żeby się zaprezentować. Przede wszystkim chodzi o popularyzację bycia żołnierzem. Być może, że niektórzy młodzi ludzie zechcą wybrać ten zawód i myślę, że to jest godny zawód i warto się nad tym zastanowić. Jest planowany przelot samolotów wojskowych, mają to być Bryzy, bodajże 3. Będą przelatywać nisko nad wzgórzem. Myślę, że to też jest ciekawa atrakcja, że nieczęsto nam się zdarza, żebyśmy z bliska mogli obejrzeć przelatujące samoloty bojowe.